Kasia, jeżeli zadałabym Ci takie pytanie, czym dla Ciebie, czym według Ciebie jest kobiecość? A co ona dla Ciebie oznacza? Jakbyś to wyraziła swoimi słowami? Wiesz, dzisiaj to kobiecość nazwałabym takim zadowoleniem, wewnętrznym szczęściem, harmonią, kochaniem siebie, tak? Bo to jest podstawa, bo każda kobieta moim zdaniem jest piękna, jeżeli kocha siebie. Jeżeli zauważa siebie, jeżeli potrafi tym, że się kocha, czy że się lubi, potrafi emanować. I to jest, myślę, takie najbardziej. Jeżeli jest radosna, uśmiechnięta, wiesz, widać po niej te promienie, oczy się śmieją, no to jest właśnie, to jest ta kobiecość, bo to jest najważniejsze. Mhm. Czyli kobiecość to coś, co z kobiety emanuje. Tak, to ze środka. Wiesz, to może jeżeli zgodne jesteśmy ze sobą, robimy to, co lubimy, cieszymy się tym, że potrafimy się tym cieszyć, tak? Bo cieszyć się życiem to jest również cieszyć się tym, co mnie cieszy, nie co środowisko cieszy, ale co mnie cieszy, tak? Co mnie się podoba, czym ja się potrafię przede wszystkim oglądać, widzieć, emanować albo jednocześnie przyjmować do siebie to coś, tak? To jest to właśnie to coś ze środka, moje indywidualne podejście do tego, co mi się podoba. A co uznałabyś w sobie za najbardziej kobiece? Wiesz, to jest, nie powiem, trudne pytanie, ale uważam, że mam w sobie duży sex appeal. Uważam, że mój uśmiech jest taki bardzo, bardzo kobiecy. Moje ruchy są również dzisiaj kobiece. Kiedyś tak nie było, ale dzisiaj są kobiece. Dbanie o siebie, chęć spodobania się sobie w lustrze, tak? Zaakceptowanie się, zobaczenie, fajna laska jesteś. Patrzę w lustro, jesteś fajna laska. I to jest, myślę, że takie najbardziej to coś takiego, co jest. Fakt, że na przykład niektórzy mówią, że ja się za dużo uśmiecham. Ale ja uważam, że to jestem ja. Ja jestem taka, jaka jestem. Moja radość ze mnie idzie, emanuje w uśmiechu, w radości i szczerze mówiąc promieniuje wręcz. I to myślę, że jest taka największa kobiecość, wyciągnąć to z siebie na zewnątrz. Tak? Dzielić się tą swoją własną kobiecością do świata. Mhm. A kiedy poczułaś się taką prawdziwą kobietą, stuprocentową kobietą, że mogłaś siebie nazwać jestem kobietą? Tak, jestem. Jestem kobietą. Właściwie to kobietą się czułam będąc, no nie będąc dziewczynką. Nie, wtedy to byłam bardzo chuda, chudą osobą, gdzie mi wszyscy mówili, że wyglądam jak chłopak, chłopczur. I ja niestety wtedy przyjmowałam to do siebie, że ja jestem taki faktycznie chłopczur. Nawet któregoś razu zdarzyło się, jak ścięłam włosy, a miałam bardzo długie, takie do pośladków, jak je ścięłam na bardzo krótkie, to w sklepie którymś powiedziano mi, chłopczyku, przesuń się. No to była dla mnie taka kobiecość, ja nie wiem co. Tak, ale to wzrastało z czasem. Jeżeli człowiek jest w związku, bo takie coś się zdarzyło w moim życiu i nie jest szczęśliwy, nie czuje się kobietą, a nie czułam się kobietą. Kobietą tak naprawdę czuję się taką prawdziwą kobietą, bo to, że zauważałam, że reagują na mnie mężczyźni, to było patrzenie na innych. Ale taką prawdziwą kobietą stałam się mniej więcej, nie wiem, 5-6 lat temu, kiedy zaczęłam szukać samą siebie w sobie. Tak naprawdę, tak szczerze, nie tylko to, że tak wszyscy mówią, ale tak właśnie wtedy, kiedy zaczęłam zauważać, że ja potrzebuję harmonii, potrzebuję cieszyć się życiem, tym dzisiejszym, potrzebuję być piękna dla siebie. To wtedy właśnie ta kobiecość wróciła. Postawa się zmieniła, ciało się zmieniło, nie wspomnę, zdrowie też, bo były różne przygody, bo jeżeli same siebie nie kochamy, to i choroby też się przyczepiają, albo trudniej od nas odchodzą, mimo tych wszystkich narastających rzeczy. I to też ma ogromne znaczenie, tak? Czyli żebyśmy mogli znaleźć siebie w sobie. Dla mnie to bo tak brzmi śmiesznie, znaleźć siebie w sobie, ale to jest właśnie ta cała siła. Muszę zobaczyć, co moje serce pragnie. Kierować się sercem, mniej rozumem. On jest potrzebny, rozsądek jest potrzebny. No a po czym rozróżnić właśnie, że to serce, którym się kierujesz, tak? Jakby odnajdujesz w sobie siebie,
że to jest bardziej kobiece, a nie bardziej męskie. Gdzie określisz tą granicę kobiecości, męskości? Wiesz co, to jest chyba natura zrobiła, bo tak naprawdę kobiecość... Czyli identyfikujesz się tak, z naturą. Tak, to natura zrobiła, bo mężczyzna raczej stara się być bardziej praktyczny, czyli jego umysł raczej i on ma trudności kierowania się sercem. U kobiet jest to naturalne, tylko że najczęściej my staramy się upodobnić po prostu do mężczyzn. Też oczywiście przez ten etap życia przeszłam, że chciałam być, jak to było? Matka, ojciec, przedsiębiorca, twardy facet, bo w takim środowisku pracowałam, więc też to była kwestia właśnie zrozumienia pewnych rzeczy. No jesteśmy inne i mamy cieszyć się tym, że właśnie kobieta jest taka, jaka jest, że patrzy na wszystko sercem. I jeżeli na przykład kwestia, jak rozpoznać, czy ja patrzę sercem, czy ktoś patrzy sercem, to jak zamkniemy oczy i pomyślimy o czymś i nam to w sercu fajnie, to jest właśnie to patrzenie sercem. Fakt, w dzisiejszych czasach trzeba się tego nauczyć ponownie, odnaleźć to ponownie sobie. A mam jeszcze pytanie odnośnie tego, bo mówiłaś tutaj, że faktycznie natura stworzyła ciebie kobietą, tak? Jakby faktycznie to powoduje, że gdzieś z tą kobiecością się identyfikujesz, że identyfikujesz się z płcią, że jesteś kobietą. Natomiast czy takie jakieś zewnętrzne atrybuty, że tak powiem, czy uważasz, że one mają duże znaczenie właśnie w identyfikowaniu się z tym, że ja jestem kobieca mniej lub bardziej? Jak ty to oceniasz? Wiesz, jak był ten czas, co na początku mówiłam o tym, że byłam chłopczykiem, to byłam bardzo wysoką, szczupłą osobą. Nie za bardzo miałam te atrybuty kobiecości, które najczęściej się zwraca uwagę, ani pośladków nie było, ani nie było biustu, tak? Więc powiem szczerze, ktoś mówi, no dobrze, no ale może przytyłaś, albo może coś tam się zadziało. Tak, ale ja w tej chwili mam mój fajny dekolt, który mi się bardzo podoba, który bardzo lubię dzisiaj eksponować, bo jest przyjemny, tak? Mnie daje to też. Czy to jest główne coś? Nie, bo to główne jest w sercu. Ale są pewne elementy, gdzie każda kobieta chce być taka smukła, chce być taka, jakby to powiedzieć, taka wartościowa dla siebie, tak? Czyli to też ma wpływ jednak to, co w sobie ma. Niektórzy mówią, no Bogusia, jak fajnie, że ty jesteś taka pulchna. Zaraz, ale przecież wszyscy chcą, żeby były takie chude dziewczyny, takie jak ja byłam kiedyś. Nie, no właśnie to jest kobiecość patrzona oczami innych, bo ty i masz na czym usiąść, i masz czym oddychać, i twoja twarz jest taka pełniejsza, taka fajniejsza. To teraz powiem jedną rzecz. Zawsze mi się to sunęło na myśl, że jeżeli mężczyzna nawet jest bardzo gruby, bardzo pryszczaty, bardzo niezgrabny, bardzo jakiś tam, nie wiem jeszcze jaki, on zawsze uważa, że jest cool, że on jest wspaniały. Kobiety są przepiękne, są cudowne i czasami patrzą w lustro, czy patrzą, oj, ciągle szukają tego czegoś sobie złego, niepotrzebnie. A z czego to wynika? Wiesz co, trochę z wychowania, trochę z... No bo bądź skromna, nie odzywaj się, nie mów jak cię nie proszą, nie wyróżniaj się. Ja będę namawiała do wszystkiego innego. Bądź sobą, wyróżniaj się, bądź piękna, bądź radosna, miej swoje zdanie, to nie znaczy kłóć się, ale miej swoje zdanie i kochaj sercem wszystko, co jest wokoło. Kobiecość, no to seksualność. No bo z kobietami od razu nie powiem, się to kojarzy. Nie powiem, że idziesz daleko. Tak. No tak. Bo też jest pewien stereotyp, tak? Jesteśmy też wychowywani, jednak Polska jest krajem chrześcijańskim i jesteśmy wychowywani w ten sposób, że jednak mamy być skromne, mamy chować tą swoją seksualność i nie emanować właśnie tą kobiecością. Co byś powiedziała na ten temat? Ze swojego też doświadczenia, jak ty to odczuwasz? Gdzie tu odnajdujesz tą prawdę? Czym się kierować? Może tak, my mamy trochę fałszywe podejście do seksualności. Wszystkim się wydaje, że seksualność to jest rozebranie się do nie wiadomo jakich wyuzdania. A to nie o to chodzi. Seksualność to jest po prostu zachowanie się z naturą. Natura nam dała pewne rzeczy,
które po prostu powinny być wykorzystywane do bardzo późnych lat. Kobieta powinna być całowana i kochana do ostatnich dni życia. Ale jeżeli na to pozwoli i jeżeli na to będzie pokazywała akceptację, tak? Ja jestem kochana, kocham siebie i pozwalam również to, żeby do mnie przyszło. Bo wszystkim się wydaje, że jak już urodziłam dzieci, jak już je prawie wychowałam, to mnie już nie wolno się, broń Boże, kochać. Nie wolno się dotykać, bo to ja już jestem na to za stara. I takie opinie słyszę bardzo często od kobiet. A to jest tak bardzo mylne, bo każdy zajmujący się naturą człowieka wie, że dotykanie, czy bycie, czy kochanie się w wieku 70 lat, przytulanie się, całowanie się w wieku 80 lat powinno być naturą, bo to właśnie daje to odprężenie, daje tą radość i daje to coś, co jest potrzebne obojgu małżonkom, czy obojgu partnerom, które są niezbędne, tak? Pamiętam, miałam ostatnio taką historię na ulicy, zobaczyłam dwoje ludzi. Pan miał chyba gdzieś coś koło 90, pani miała gdzieś 80 parę lat. Tak ślicznie trzymali się za rękę. Ten uścisk był tak seksualny, ciepły, że podeszłam do nich i podziękowałam ich, że idą ze sobą za rękę. To jest właśnie to coś, co powinno się pokazywać. Nie bójmy się okazywać uczuć. Nie bójmy się pokazywać, że kogoś darzymy uczuciem. Nikt nie mówi o tym, że to byłoby uzurpowanie czy narzucanie się, ale chodzi właśnie o to, żebyśmy starali się emanować tą radością, którą mamy, nie patrząc, że inni nam będą tego zazdrościć. To jest przykład. Na początku pozazdroszczą troszkę, ale nie bójmy się tego. Dlatego, że to jest przykład, jak wszyscy będziemy spięci, daleko od siebie, nie dotykając się, bo kto powie, kto myśli, pocałować się gdzieś w parku, w wieku dojrzałym. Dlaczego nie? Dlaczego nie? To jest właśnie to coś pięknego. To jest to coś, co nadaje właśnie... U młodych to by było za mało, tak? Ale u osób, które są już dojrzałe, to daje to takie coś, co... właśnie daje tego uroku. Daje to ciepło i tą właśnie seksualność, która jest bardzo, bardzo potrzebna. Dla zdrowia. Dla zdrowia psychicznego i fizycznego również.